4 października wspominany jest błogosławiony Henryk Morand Pélisser, prezbiter i męczennik. Henryk urodził się 13 października 1908 roku w Walencji w środkowo-wschodniej Hiszpanii. Swoją pobożność wyniósł z rodzinnego domu. Po ukończeniu szkoły średniej w Madrycie studiował architekturę. Jednakże już po pierwszym semestrze rozpoznał, że Pan Bóg powołuje go do kapłaństwa. Wstąpił wtedy do seminarium duchownego, a rodziców poinformował o tym dopiero później. To środowisko sprzyjało jego rozwojowi zarówno intelektualnemu, jak i duchownemu. Jako kleryk katechizował już młodzież. Święcenia kapłańskie Henryk przyjął w wieku 25 lat. Posłano go do pracy w uroczej miejscowości Barik w Walencji. Pracował tam bardzo gorliwie. Nie tylko odnowił kościół i budynki przykościelne, ale przede wszystkim dbał o rozwój duchowy parafian. Był przykładem modlitwy i pobożności. W 1935 roku Henryk wprowadził rekolekcje, po których bardzo zmieniła się na lepsze młodzież z jego parafii. Ponadto założył chór parafialny i bibliotekę. W 1936 roku, gdy nasiliły się prześladowania kościoła w Hiszpanii, został zmuszony do opuszczenia parafii. Znalazł schronienie w domu rodzinnym od końca lipca do początku października, jednak zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji. Przygotowywał siebie i bliskich na śmierć. Wielkim umocnieniem dla Henryka był opis męczeństwa świętego Ignacego Antiocheńskiego. Tekst o nim dał do przeczytania najbliższym. W końcu w niedzielę 3 października 1936 roku odmówił z domownikami różaniec, a o godzinie 11 weszli do ich domu milicjanci. Wezwali tylko jego. Gdy Henryk stanął w drzwiach, milicjanci cofnęli się, lecz po chwili aresztowano go i uwięziono. W więzieniu spowiadał zatrzymanych tam ludzi. Stracono go następnego dnia. Zginął dlatego, że był kapłanem katolickim. Miał tylko 27 lat. Henryk Morand Pélisser został beatyfikowany 11 marca 2001 roku wraz z innymi męczennikami hiszpańskimi przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Henryk aż do śmierci walczył w obronie wiary. Sprawdzę jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.